Dobry wieczór. Chciałem nakręcić krótki film o tym, jak rozłożyć film wideo na pojedyncze klatki. Tracker powinien akceptować te najpopularniejsze formaty filmów wideo, ale w praktyce jest z tym problem, jest jakiś błąd, przynajmniej na tej mojej wersji, w tej mojej wersji online. Dlatego dużo lepiej jest skorzystać z takiej opcji, w której tracker akceptuje stos klatek, film podzielony na klatki. No, na przykład na klatki w formacie JPG. Wtedy nie ma żadnego problemu z wczytaniem takiego stosu i można wczytać od razu go skompresowanego, to znaczy w formie pliku zip. No i teraz chcę pokazać, w jaki sposób można online rozłożyć sobie taki swój film na klatki. No więc robi się to w ten sposób. Jest takie narzędzie, nazywa się Video to JPG Online Converter. Link będzie w opisie do tego filmu. Klikamy i przechodzimy na tą stronę. Trzeba wybrać plik, który chce się skonwertować, więc ja wybiorę plik, no czekamy. Tu. To jest ruch jednostajny. Plik wideo. Na przykład ten. To jest film, który pokazywałem w klasie. Trzeba kliknąć na konwert. No i on będzie ładował ten plik przez chwilę. Potem go skonwertuje i da znać, że można już pobrać go. Tu są jakieś reklamy, to tego bym nie radził klikać. Teraz można kliknąć Download File. Tu zamknąć, close tą reklamę. I czekamy. Czekamy, aż on dojdzie do porozumienia z moim komputerem. O, już doszedł. No i pojawił się plik, który ja zapiszę tam, gdzie on powinien być, to znaczy w Eurece, w żbikach 2021-2022. O, tu możemy go zapisać. No i to wszystko, dlatego że ten plik można wykorzystać do tego, żeby przeanalizować ruch i tracker wczyta go bez żadnych problemów. Tego typu plik. Dziękuję.